Witam was serdecznie z pola, spod lasu. Siejemy pszenicę. Trochę się tego rzepaku wyciąga, spodziewałem się. Spodziewałem się, ale dokopałem się do zdjęcia. Jesteśmy na polu numer 2. Gleba średnia. pH 8. Odczyn zasadowy. Wapnowanie zbędne. Zawartość fosforu 46. To jest chyba podane w 100 gramach, tak? Ktoś mi się kojarzy, jak się mylę, to mnie pomylcie. Bardzo wysoka. Zawartość potasu bardzo wysoka. 34,7. I to jest najbardziej napotosowane pole w PEG-ierze. Najbardziej nawaptowane pole w PEG-ierze. No, ale tu usiądę do tych tabelek, ale już korzystam z okazji. I wezmę i wam tutaj przedstawię to, jak to wygląda. Także tutaj nie trzeba waptować, siejemy pszenicę, a sorry, bo taka była, przywozimy ją w łyżce Ursiusiem. Za chwilę będę miał ścieżkę, mało nasiałem dopiero, ale zaraz przyspieszymy, bo gdzieś tutaj te proste wyciągałem, bo tu jest jakby krzywa, wieje, ale dopiero tak patrzę na ten pole i myślę, co tu jest? Widzicie, tu są takie bryły, nie bryły. Znowu w auto tylko łuska górę, a patrzę, sam proszek zostaje. Mówię, o nie, za duży ten proszek, po prostu nic, sama miazga. No i zwiększyłem docisk rednic na 16. A z tego właśnie względu, że tutaj jest trochę tego grochu gdzieś na wierzchu, trochę tego rzepaku. No mimo tego, że ta leżówka coś to potarmosiła, ale brona aktywna ma to do tego, że ona to będzie wyciągała, tak? Także gdzieś tutaj mi ta prosta uciekła trochę. Już tu nawet widzę, że jestem troszkę. To muszę tak pomalutku się wyciągać do zera. Tu też jest delikatnie tak po skosie, niedużym, ale jest. I on też mnie tutaj jakby chce naciągnąć na te zero. Zmieniłem sobie też szerokość na 296, 295, miałem 298 i było dobrze, ale wydawało mi się, że za daleko odjeżdżam. Ale chyba niepotrzebnie się wystraszyłem. A co to takie, na 15 cm między siewnikami byłoby źle? Nie byłoby źle. Tu mamy pola pomierzone przez geodetów świeżo wczoraj. Także będą nowe granice, tu jest krisa granica. Słupek, nie zerżnąłem drogi, tylko ten pesz. Także mamy tutaj obmierzone siódmy. No sieje, myślę, że ta pszenica już wyschła. Tak widzę, że przestawiłem na skali, miałem 26, dałem 27. A też z tego względu, że no część jednak tutaj więcej zostaje na górze mimo wszystko, no bo ten rzepak podbija, tak? No i widziałem, że to jest mniej przykryte, ale ona też mi się daje bardziej się sypała i to jest polowy i wróciłem na 26, bo tak bardziej chyba już obeschła, bo to już parę dni od tego bejcowania minęło. Troszkę gdzieś stała tam też na placu, słonecznie było i wydaje mi się, że jest bardziej taka sypka. No a zresztą, tak jak wam wielokrotnie mówiłem, a sorry, ma ten gen żyta, nie wiem czym on pomaga, ale na przykład bardzo dobrze się krzewi, bo tam 130 litrów RSM-u i zrobiła po 6 pędów. Także nawet jak byłoby 300 sztuk tutaj by tej pszenicy zasianej, to też wystarczy. Jakby na 3 pędy to jest 900 kłosów, to jest łapsz, kurde. Aż świat. No i widzę, że już na tym wałku nieekonomicznym jakoś to chyba lepiej wygląda. Tak jadę 9,2, 9,5. Zależy. Muszę się teraz złapać tej właśnie prostej, bo cały czas mi coś brakuje.
I nie wiem, czy rzeczywiście tak ciasno sieje. No, także tutaj mamy pola mierzone przez geodetów cały czas. Wczoraj praktycznie pół dnia do godziny 16 spędziliśmy na polach, na pomiarach. Tam jest słupek, tam gdzieś są słupki dalej, tam dalej jest jeszcze, Chris musiałby podrobić. No, a John Deere jak zepsuty, tak zepsuty. Jeszcze doszła nowa awaria. Uszczelniacze w siłownikach już poszły. Może też jest tutaj błąd najazdu, też może być. Dlatego muszę się tutaj przyłożyć. Mam nadzieję, że cokolwiek to nagrywa ta kamera. Ale widzę, wyciąga mnie, wyciąga te 20, 10, 30. Jest tam, zjechałem na takim tym dołku tak zwanym. Ale nie wiem, wydaje mi się, że im chyba szybciej, to mniej kręcę tą kierownicą, mi się wydaje. No ale kierownica dalej się kręci, także Orbitrol jak najbardziej może zasłużenie wymieniony po 20 coś latach, ale tutaj coś jest zacięte, jakieś zawory, jakieś pestki mam tutaj, mówili chłopaki. Agromax mówi, że jakieś pestkę on miał zaciętą właśnie i też zbudzało LS-a. Tylko pytanie, kiedy to wszystko zrobić, jak on codziennie, to dziś, cały czas coś robi. No ale te siłowniki, jakby olej przenika do środka, robi poduszkę i tym zaworem tamtym, co jest ta cewka i tam śrubokręcikiem i dopiero schodzi na dół. No szczególnie to jakbyśmy go zostawili teraz z broną i ten olej przecieka pod spód, gdzie te siłowniki nie schodzą do zera, przecieka i... I jest tyle, no i wtedy też podczas pracy do góry, na dół, do góry, na dół i te siłowniki też nie schodzą do końca i też ten olej tam przenika i robi się ta poduszka olejowa i powietrzna. No i dziękuję, do widzenia, i zamiast maszynę wozić na dole tak jak my chcemy, to ona sobie po prostu w tej poduszce siedzi. Chrisu, tylko nie rozjedź tego, trzeba będzie jakoś mądrze słupki wkopać. W miarę ta prosta, wyciągnięta, i żeby ich po prostu nie zahaczyć czymkolwiek, bo nie będzie miło. Lepiej zostawić 20 niż przeharatać 20. No i widzę, że błąd najazdu jest w początku. Za ciasno. No już ta kreseczka coraz lepsza, coraz lepsza. O, 30. No tak czuć delikatnie, znaczy czuć, no widać, że delikatnie ciągnik jeździ też po skosie drugi. No i tak właśnie patrzyłem, przeliczyłem tutaj około 4 hektarów i mówię, przecież kurde, tego zboża mówię, 200 na hektar nawet gdyby, to 800 kilo, no i tyle było w łyżce przewiezione. A tu tam jeszcze było odbicie, dopiero hektar 30. Około 400 kilo miałem sypane, to tak powinienem 2 hektary jak nic namucić, nawet i więcej, przy tam 170 czy 180 kilo, 170 raczej, no to powinno być tego więcej, nie? Nasiane, także zobaczymy, no. Może też za szybko to odkręciłem. Może za szybko jeżdżę, bo te 10 na godzinę w tym mulczu, który tutaj jest wyciągany, się okaże, że ta prędkość jest za duża. No ale dzisiaj jeszcze gdzieś tam też pomiary były, jeszcze podleciałem, jeszcze zobaczyłem. Byłem samochodem, potem przyjechałem rowerem. Wiedziałem, że tam jest źle. No i zaś muszę sąsiadowi oddać. Powiem wam, nam tutaj porobili te pomiary geodezyjne. Praktycznie chyba wszystkich pól będą robione, nie wiem. No to jest tam, kurde, normalnie niekiedy mamy po 7 metrów przenoszone te granice. Ale to jest tak, że tu jest, jakby wiecie, z przodu jest do oddania, z tyłu jest do oddania, czy te areały są, no zgadzają nam się mniej więcej, tylko po prostu te pola nie są w tym miejscu, co powinny. Bo to jeszcze, jak mówią, z pradziada na dziada było gdzieś mierzone w latach 60. Także tam jest u nas naprawdę, te pola wychodzą różne. Muszę jeszcze sobie zwiększyć prędkość opadania, bo ja to robię z lotu i znowu będą dziury.
Może na razie takie C2, żeby sobie wyciągnąć, także mamy tu pomiary, tu też mamy sąsiadem, tu jest dobrze, z tyłu jest źle, bo tu mam pole po łuku, ja tu prostą wyciągam i najprawdopodobniej na przyszły rok, jak to wszystko sobie podrównamy, no bo w tym jest posiane, no to już nie będziemy, bo wiecie, opryskiwacz, nie opryskiwacz, tak, wszystko poustalane, no nikt nie będzie zaraz sobie brał i zabierał, nie wiem, orał metr czy dwa metry rzepaku, no bo później jak to rozłączać podczas wiecie, oprysku, no to nie jest realne, tak? No i dlatego tutaj mamy tak dogadane między sobą, że zostaje to na ten sezon jak jest, no bo tutaj jest, mówię, różne są te metry, różne odległości. No, chciało się jak zawsze, no, a wyszło inaczej, no to zaraz po prostu trzeba to jakoś mądrze też podejść do tematu. Nie ma co się wygłupiać, że słuchaj sąsiad, wjechałeś mi do pola, teraz ja już biorę pług, agregat czy cokolwiek, jadę i będę ci to niszczył. No nie, nie, no. Nie ma tu tam sensu się po prostu. Powkopujemy te słupki, no i po prostu będziemy na przyszły sezon wiedzieć, że to jest tak, czy tak, czy tak. O, tam okazało się też droga jest, to już to zostawiłem, żeby potem przyszli z gminy nie było, rolniku, znowu drogę poorałeś i tutaj nie ma kto jak przejechać. Także tam już sobie zostawiłem, no trudno, no tak jest i tyle, no. Nie ma to nie ma. Nie wyczarujemy. Po prostu trzeba jechać tak, jak jest już to ustalone, bo jak znowu tu się zrobi tak, jak było, no to będzie źle, nie? Znowu tam gdzieś tam, no potem kombajnem czy czymkolwiek. Ojo, pierdolę, o Jezus Maryja. Czwarty. Nie przeliczył jeszcze? Chyba nie zdążyłem rzucić. 20 cm, no właśnie ten błąd najazdu cały czas. Ja go tak nazywam. Dobra. Nie wiem, czy te dwie dychy wyciągnę, może delikatnie. Bo jak wcześniej w filmie mówiłem, mam już nagrany ten film, puszczę go weter, to tutaj mam ustawione tak jakby 10 cm rządek od rządka. No i dlatego też jest, jeśli ja od tego odjeżdżam, to już wiem, że będą dziury, bo tak skrobię początek talerza, ta linia odcięcia, no to jest jakby zostawiona przerwa między rządkami, między lejkami, kto jak woli, jest zostawiona przerwa, znowu wieje, także opryskiwacz stoi, a zresztą nawet nie ma jak, no i na wałku zwykłym wystarcza, no jak jest PH 8, no to bryły po prostu się rozsypują. Czekałem delikatnie też, bo to takie troszkę kluski były. Jak kopałem sobie butami, mówię nie, dzień, dwa, trzeba będzie poczekać. Wyszło, że dwa dni poczekałem. Ale to są idealne teraz warunki, jeśli chodzi o taką przerwę do siania. Bo jeszcze można powiedzieć, że niewiele się z tego kurzy, a nic się po prostu nie klei, nie? No taka mi się wydaje, że to jest, tak to wygląda. No i John Deere ma połówki w automacie, tylko nie wiem dlaczego działają w jedną stronę. No i sobie sam biegi redukuje. Trzeba mu trochę tu miodu dodać, że nie lubię mieć te 850 obrotów, bo on potem spada. Spada i mnie to denerwuje. No, tu gdzieś pamiętam te słupki były w drodze. Będzie je widać gdzieś na filmie. Także nasza wieś jest cała, będzie pomierzona. I gaz, Chrisu. Rozłączony. O, już prawie będę na zero, ładnie. Teraz tylko się tego zera trzymać i będzie dobrze. Bo tutaj też delikatnie jednak to myszkuje. To nie widać na filmie, ale ja to widzę po prostu z poziomu ciągnika, że tak troszkę ta dupa ucieka i dlatego on też mnie będzie wyciągał. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie, no ale w życiu tutaj byś nie odgadł tego zeru i całe pole byś musiał jeździć
można powiedzieć, po łuku i zawsze tak gdzieś siałem po łuku, ale potem to też jest źle do opryskiwacza, o. Źle się jeździ, bo po łuku zawsze gdzieś tą kierownicą trzeba tak, a nawet jak gdzieś zaglądniesz na tą belkę, no to jedziesz prosto, można powiedzieć, jak nie kręcisz tą kierownicą, jak opierzały, tak jak ja to zawsze robię, no to wtedy masz, że sobie nie zjeżdżasz z tej ścieżki, nie? A po łuku po prostu jest ci ciężko utrzymać. Pierwszy przejazd to jeszcze tam paliko, nie? Że sobie pojedziesz tak i jest ok, ale każdy następny, dlatego sobie tutaj tą prostą wyciągam i tam mi zostało, ale to sobie zamknę siewnik. No, mało nasion. No, to tylko 1,5 hektara nasiał. To rzeczywiście zaczęły się sypać jak wściekłe. Nową siałem na 22, to było 130 kg plus 10%, czy tam 143. I cały czas mi gdzieś 10% wychodzi. To jest mój punkt odbicia. Jeden, drugi, piąty zostawiam. No tu jest coś nawet nie tak z tą hydrauliką, bo on cały czas jak nawet jak się ją załączy, nie rozłączysz tak, nie wiem, tej hydrauliki, czy zresztą on łączyk się nie wyciągnął, chyba się nie wyciągnął. Jak ten olej gdzieś tam krąży, to może być, że nie, no jeszcze jest, no. Niech to będzie około 100 kilo. Wyszło jak wyszło, no. Bywało lepiej. A dziś 21 październik. No ale zostawiam tą skalę 26, bo coś mi się wydaje, że ona teraz wyschła i się sypie więcej, także te 27 na pewno nie ujechałem na tym dużo, ale tak kurde około hektara. Około hektara czapnąłem. Na to. Tu na środku może być mniej, dlatego że tutaj jakby jest siewnik dzielony. Tu trochę w tą stronę od koła. No widzicie, wieje proszek. Szybko to obeschnie. Dlatego tu bardzo dobrze, jakby te 2,5 cm wpadła ta pszenica. Tu zaraz ta góra obeschnie. Kurde, jeszcze jest buciutko. Tak ino przykryte, kurde. Ma coś niby padać, to już jest lepiej. No mówię, to też podskakiwanie tych, lejków. Podskakiwanie lejków. No ale jest tak w ziemi, ładnie wbita bym powiedział. Może tą drabinkę delikatnie jeszcze uniosę, bo ona... No nie, no nie. Chyba jest dobrze, bo nawet widać te ślady po kółkach, no już jak ją znowu dam niżej, wyżej, to znowu nie będzie tam nic ciapać. Ona jest tak zrobiona, ona jest taka miękka, że ona, o, mówię, nawet nie wiem, czy nie byłoby jej lepiej dać głębiej, żeby tak bardziej mazała te ślady, bo ten mulcz z rzepaku, to i tak pomiędzy nią gdzieś przelatuje, dlatego że tu są duże odległości. Dużo odległości. Aha, bo ja mam ją... Nie, no nie mam jej podniesionej do góry. O, damy tak, o, na pół. Ja tych śrub nie przykręcam, bo wcześniej były przykręcone. Myślałem, że coś dobrego nie wyszło. Będzie troszkę niżej. No docisk jest już 16, no to bardzo dużo bym się powiedział. Ale jednak uprawa bezorkowa, to te pole jest takie twardsze. No i co tych brył zostaje na tym zwykłym wałku? Nic, kuźwa. No tu nie ma co tutaj mielić. Tu może być troszkę głębiej. No jest głębiej, no. Jest, tam gdzie trochę gdzieś pulchniej. No różnie to widzę, że bywa. Ale jak już jeżdżę te 9,5 na godzinę, to ona też idzie płycej. No jest w takim tym jakby uprawionym miejscu. Na pewno wieje i na pewno to denerwuje. Jest takie 2,5 cm. No to różnie, 1,5 do 2,5. Tu jest tak. Kukurydza, no. Niebo pomajone dzisiaj. Zimno jak skurczy syn. Schodków nie zwijam, bo
tu nie ma żadnych niespodzianek. Szyby sobie przetarłem, przynajmniej z przodu. Boczne w miarę były czyste. Ja bardzo nie lubię brudnych tych. Albo zrobić numer i zobaczyć bez napędu, jak będzie, bo może będzie jeździł dobrze. Wcześniej jednak to gdzieś tam trzyma, bo to nie jest tak idealnie równo, ale można powiedzieć, że nie jest źle. A, widzę, że krzywo, widzę. Rozłączymy sobie napęd, ile on tam zwolni na ten C3. Bo może być tak, że o 9 na godzinę. Może jeździć tak 9,2, wyłączyć sobie napęd, tracić te pół kilometra na godzinę. Normalnie zimno. Aż żołnierz się ochłodził poniżej 12, postał chwilę. Także będzie na pewno świeża robota z tym rozdzielaczem, z tymi siłownikami. To pewnie gdyby nie chciał nic wyjść. Ja nie wiem, jak to wszystko poplątać w jedną tą całość. Jak to zrobić wszystko, żeby było dobrze? Były dwa, no to było zawsze awaryjnie, a jeden się spierniczył, to jest drugi. I w międzyczasie się robiło tego spierniczonego, a teraz jak jest jeden spierniczony, jest tylko jeden, no to już w ogóle jest spierniczone wszystko. Mogę też spróbować wystrzelić te zero, bo to nie jest jakieś duża ta, ale na razie się postaram wyciągnąć, bo można sobie linię tą odniesienia czasnąć i no, przedni wał to tylko tak jedzie, bo jedzie. Nawet dobrze wam powiem, że fajnie, tak? Kurde, zaczęło mi się to podobać, nie wiem dlaczego. Zaczęło mi się to podobać, bo wpadłem. Już nic nie musiałem do równania brust kombinować. No i już po prostu jadę i sieję i bryłki pięknie. A jest dosyć głęboko, no te 25-6 cm. No, ciekawe jak z tego skosa tam będę miał. No i tu gdzie jest tak krzywo, jakiś garb się zdarzy, no to widać, że traci prędkość. Ale może te 9 jest wystarczające, bo może będzie się lepiej przykrywało. No tu niestety masa jest duża i aby tak powietrza było z 1-3 bara, to on też miałby, a bo te opony 650, o których wspominałem, to spokojnie tutaj by jechał bez napędu. Zresztą to też jest dosyć pulchne, tak, bo to 24-26 cm taka była gdzieś głębokość. To też nie jest płytko, czy ta ziemia też jest jakoś tam napuszona. Wał rurowy jakoś szczególnie mocno nam tego nie zagęszcza. Bo jak się śmiałem, nie musi, bo zobacz, taka robota właśnie na świeżaka, to on nie musi. No i tu już dużo stracił, 8,7 tylko. Ale tak sumarycznie jedzie szybciej, jakby jechał z C2 na napędzie. A co tu się odbywa? Ścieżka, ja. No, także tutaj Klisu walczy ostatni dzień. Rano coś kropiło, to pojechałem poza sprawy. No dosyć tak się wydaje, że w miarę to głęboko. Mówię, może ta prędkość już była zbyt duża. Te 10 na godzinę, a ten tutaj po prostu duży rzepak, który został. No, co tu się ukrywać, to jest robione na trymiga po prostu. No i on jest, korzenie są twarde i ciężko to tak, wiecie, wcisnąć, żeby to było wcześniej wytalerzowane. No ale kiedy? Jak siołem. Cyk, cyk, no i bez napędu już jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej by się najeżdżało na 7 punkt, ale no dobra. O, tutaj właśnie widzę tego banialuka, że jest. A w środku pola może być odjazd, nie? I tak pokazuje monitor, że się zaciera. Że jeszcze banialuka nie ma. O, 9,1, nie jest źle. No bo z tego napędu po prostu lepiej
lepiej się zawraca, mniejszy ten promień jest, szybciej można trafić. No ale czuję, że boksuję aż na siedzeniu. No a tak jest ta brona, tak dosyć nie płytką, żeby po prostu też te ślady zasypowało po ciągniku, bo nie ukrywajmy się, no w jakiś tam sposób ciągnik też swoje waży, te 6,5 tony. Także do siebie optymalne byłyby 540 z przodu i z tyłu 650. To byłoby sukcio. A ja akurat podjeżdżam pod Ursusa, będę się sypał. Także przedstawiłem wam zasobności, przedstawiłem wam jak to wygląda na tym kawałku i tak mogę w sumarycie co nagrywałem, ale no nieraz mi na to nie przyszło do głowy, nawet jak mi przyszło do głowy, albo kamery nie wziąłem, albo niczego. No i ten rzepak ma być jakoś ciepło teraz po weekendzie, ma wrócić 15-16 stopni, nawet i więcej. Także dobra, blokuj się Chrisu. B sobie cofniemy pod Ursusa. No i widzicie, no jak nawet nie wiem, czy to orałem w tą stronę uwrocia, czy w drugą, no to też po prostu nie mam tego, nie? Gdzie te paliki? Ja już je rozjechał, czy co? Trochę wał do góry. Dobra, żeby Ursus miał też jak trafić we mnie, zablokowany. Ile by to było? Z hektar 70. No, czyli to za dużo było. Na N426 nie jest za dużo, ale jak widzicie, część jest na wierzchu, część jest tak i zaczyna kropić. No, spodziewałem się tego. Tego ja zasuwam, bo ja nawet nie wiem, czy tam na świdnicy to nie trąbi. To, także mam nadzieję, że coś sensownego powiedziałem. Kółka, no, są dosyć płytko były ustawione. Nie chciałem też za głęboko wewrznąć tej przednicy znowu, żeby gdzieś tam wpadła. Może trochę za płytko, bo to już tak ustawiłem i tak jadę. Ale jak widzicie, na te 2,5 cm to też nie jest tak bardzo płytko na pszenicę. Mi się wydaje, że to będzie takie ustawienia optymalne, jeśli chodzi o tą porę roku. I tak już chyba będę siał tak samo po kukurydzy. Nie będę tego przestawiał, tylko po prostu dopiernicie ten docisk, tak te 16-17, żeby on gdzieś tam po tych łodygach nie skakało czy coś. No to dobra, to ja wam tutaj dziękuję, tymczasem do usłyszenia, cześć. Witam was serdecznie. Można pić, kurwa. Nieposiony. Ja pierniczę, weź teraz utraw cokolwiek. Musiał, nie wytrzymał. Jadę po nowej drodze. Krzysiu się już tutaj skończył za siebie, przewałuje sobie. No i tyle, no. Spadam do warsztatu i do chaty. No i teraz czekamy na te. O, tu super wbity. A jak go trzyma na zakręcie. O, tu następny słupek. Nie Zosią. No, także ja was tutaj pozdrawiam serdecznie. Udało się. Chyba już ostatni kawałek pszenicy. Chyba, że wpadnę jeszcze na jakiś pomysł, ale John Deere ma dość. Trzeba go wziąć na warsztat. Pozdrawiam i cześć, do usłyszenia. O, jaki buntwo mi się tu wyciągnął. Jaki buntwo mi się tu wyciągnął, bo to ten pesz. Peszowina się tu wpierniczyła, albo to raz się wpierniczyła. Uwrocie na 5. Już nic nie widziałem, no oczywiście dało się siać. O, taki właśnie pesz mi się tutaj wpierniczył. To jest właśnie ten ekran, co mam dospawany, nie? Co wam mówiłem. To jest ekranie, że on jest dospawany i niestety się ciąga. Ciąga się, przynajmniej jak skurczy syn. No, tak jest z tym pezem. Przez to
wszystkim nie zdążyłem nic zrobić. Ale zdążyłem zasiąć! Ale już tu beton się ze mnie tu robi. No tak siałem te dwa pierwsze przejazdy, że kółko miałem podniesione. Nasiałem! No co on nie pika? Patrzę, koło w górze. Do usłyszenia, cześć.